Była sobie pewna trzyosobowa rodzina. Mama, tata i mały 6-letni synek. Ta rodzina wpadła w kłopoty finansowe. Jakoś sobie radzili, zaciskali pasa, oszczędzali, ale kiedy nadeszła gwiazdka, kiedy przyszły święta, stwierdzili, że niestety w tym roku ich nie stać na takie wielkie prezenty kupione w sklepie, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Rodzice więc poszli porozmawiać z tym małym 6-letnim synkiem i powiedzieli mu: Piotrek, słuchaj, niestety w tym roku nie będziemy w stanie zapłacić, kupić takich prezentów, jak to miało miejsce w zeszłym roku, ale mamy propozycję. Może spróbujmy w tym roku dać sobie zdjęcia tych rzeczy, ofiarować sobie zdjęcia tych rzeczy, które chcielibyśmy dać właśnie drugiej osobie. Małemu Piotrkowi i rodzicom ten pomysł bardzo się spodobał, więc niezwłocznie przystąpili do pracy i do zbierania takich zdjęć. Kiedy nadeszła Wigilia, zgromadzili się przy takim skromnym drzewku, przy skromnej choince i zaczęli sobie wręczać te zdjęcia. Tata dostał zdjęcie długiej, czarnej, lśniącej limuzyny i czerwonej łodzi motorowej. Bardzo drogie prezenty. Mama zresztą podobnie. Dostała zdjęcie bransoletki z diamentami i futra z norek. Syn dostał od rodziców bardzo piękny, też drogi namiot kempingowy i basen, który można byłoby rozłożyć w ogrodzie, gdyby nie był zdjęciem. Wreszcie przyszła pora na małego Piotrka i na prezent, a w zasadzie na zdjęcie, które miał ofiarować swoim rodzicom. Wyciągnął więc kartkę, która była rysunkiem wykonanym kredkami świecowymi. Na tym rysunku znajdowały się trzy osoby. Mężczyzna, kobieta i mały chłopak, którzy obejmowali się ramionami i śmiali. Podpis pod tym zdjęciem był bardzo prosty. My. Po latach, kiedy mama wspominała akurat tę Wigilię, te święta, powiedziała, że był to jeden z najbardziej obfitych i bogatych momentów w jej życiu. I że wtedy przypomniała sobie to, co jest dla nich tak naprawdę najważniejsze. To, że mają siebie nawzajem. Że są rodziną. W Ewangelii Marka też możemy przeczytać historię, w której Jezus w pewnym sensie rysuje zdjęcie swojej rodziny. Ma to miejsce przy bardzo konkretnej sytuacji, kiedy matka, bracia Jezusa, siostry Jezusa przychodzą do pewnego domu, w którym on akurat naucza, i każą go zawołać, tak żeby on przyszedł do nich. Być może, tak jak czytamy w kilku poprzednich wersetach, boją się o reputację rodziny, o to, co Jezus zrobi, bo w końcu był uważany za człowieka trochę szalonego, łamiącego przepisy, a nawet posądzanego o kontakty z diabłem. Więc chcą go ściągnąć do siebie, chcą go ze sobą zabrać. Tłum, który był zgromadzony wokół Jezusa, informuje Jezusa właśnie o tym, że przyszła jego rodzina. A Jezus zadaje takie proste pytanie. Kto jest moją rodziną? Kto jest moją matką, moją siostrą, moim bratem? Patrzy na zgromadzony tłum i mówi: to jest moja rodzina. Dlatego, że każdy, kto wykonuje wolę Boga, jest moim bratem i moją siostrą i moją matką. Jezus rysuje obrazek, na którym przedstawia ludzi wykonujących Bożą wolę. I podpisuje ten obrazek my, albo moja rodzina. Pytanie, czy znajdujesz się na tym obrazku? Albo jeszcze inaczej, czy gdybyś sam miał narysować taki obrazek, czy narysowałbyś na nim Jezusa?